Wydaje mi się, że tło bardzo dużo zmienia. Też mi się wydaje, że bardzo dużo tło zmienia. Naprawdę, to... Ja, wiecie, ja nie mam problem z nowymi temami, że są niektóre chore czy nie, bo to jest presezon. I ja rozumiem, że presezon jest po to, żeby te itemy zbalansować. To jest Riot Games, zrobili presezon, to jest normalne. Itemy wyszły, będzie to wszystko chore fiksowane, mamy na to 2 miesiące i jest zajebiście. Sklep nowy, a ja propsuję za to, że nie muszę buta szukać. Botki też są intuicyjne. Te rekomendowane itemy mi się bardzo nie podobają, ale mam problem z tym, że jeżeli ja wchodzę na zakładkę All Items, to ja naprawdę mam po 5 itemów wyglądających tak samo, które jedyne czym się różnią to detalami, naprawdę, to są detale. Jak nowe runy weszły, to było na plus. Ja uważam, że ta gra by zdechła, gdyby nie większość zmian. I uważam, że bardzo często, ja mam tak samo, przynajmniej ja tak mam, że na początek zmiany zazwyczaj nam się nie podobają, bo jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni. Jest ciężko wyjść ze strefy komfortu, nawet jeżeli zmiana jest fajna. Tak jak na przykład, nie wiem, planty, czy coś innego. Ale tutaj ja nie mam problemu z samą zmianą sklepu czy itemów. Mam problem z tym, że jest to kurwa niewidoczne. Po prostu jest niewidoczne i że naprawdę nie wiem, jak chłop, który ma 5 dioptrii na lewym, prawym oku, ma te itemy rozróżnić. Po prostu nie jest w stanie tego zrobić. W tym momencie ja więcej czasu tracę na trakowanie itemów przeciwnika, bo nie wiem, który ma kurwa wypustkę i jest Aegisem, a który ma wypustkę i jest sam, i nie, ma, który ma dziurę i jest Sunfire'em, czy tam na odwrót, aniżeli na trakowanie dżunglera. Naprawdę. Ja w tym momencie wciskam tab i ja chcę kupić item. Ja mówię, kurwa, co ja kupię? Co ja mam skontrolować? Czy gość ma Magic Resist? Nie wiem. A ja już więcej robię itemy, to jest najlepsze. Po pierwsze, tło w tych itemach jest beznadziejne i to wygląda jak, nie wiem, gra na telefon w tym momencie tej temy. Które w ogóle się nie wpasowują w styl League of Legends. Która jednak, League of Legends wydaje mi się bardzo dużo zyskiwała przejrzystością. Naprawdę. Wydaje mi się, że to był naprawdę bardzo duży plus League of Legends, że ta gra była przejrzysta po prostu. No patrzcie, a tak na poważnie, widzowie. Patrzcie. To jest Sunfire. Sunfire Cape. Item, który pali i robi, a to jest Aegis. Mi się wydaje, że jedyne co jest w tych itemach, włącznie z tymi zmienione, to tak, to jest item, to jest ten sam item, tylko odwrócony w drugą stronę z nakładką. To jest ten sam item, naprawdę, patrzcie, nawet ma tutaj wypustkę praktycznie taką samą, bardzo leciutko zmienione wypustki. Po prostu jest dodany na niego, na Aegisa, jest dodany jakby część Solarii. Tu masz Sunfire'a, który też się zlewa. Patrzcie, to są 3 zbroje. To jest to samo dla mnie, praktycznie. Nie wiem, chłop nam zapierdolił kwadratowy dagger. Nie no, bardzo dużo złego robi moim zdaniem dobór kolorów i te tła. Te tła są po prostu... To, że gościu te tła jakoś takie rozjaśnia, robi jakby jakiś tam, powiedzmy, ogień na tle. To jest jeden wzór i są lekko detale pozmieniane, tak. I to, nie wiem, ja mam sobie największy problem. I uważam, że to powinien być najmniejszy problem. Bo w presezonie powinniśmy myśleć o tym, kurwa, co zrobić, żeby się lepiej grało w grę, co zrobić, żeby itemy zbalansować i co zrobić, żeby zbalansować postacie, a nie co zrobić, żeby kurwa wiedzieć, jaki item ma przeciwnik, bo to jest największy problem i tyle obecnie. I jak dla mnie jest spoko to, że Rito Games sobie coś zmienia, bo musi zmieniać, bo jeżeli by się nie zmieniał, no ta gra by zdechła, tak? Tak kiedyś zdechnie, bo ile muszę grać tu głupi. No ale wiecie. Czy jest taka nazwa z Graspę, takiego full golema zagram? Nie, co ja odjebałem, co to są za runy w ogóle, co to są za runy, Pudinta. Ale ja uważam, że sobie spoko. Mi się bardzo podoba to, że tu masz buty, że zazwyczaj nie musisz szukać buta, masz tutaj buty. To też jest bardzo fajne, że jest ta zakładka po lewej stronie, to bardzo propsuje. To nie wiem, że takie coś jest. Rekomendowane itemy dla słabszego gracza, uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. I tyle, jako tak czasami dałem radę. Ale jeżeli ja klikam tak, to ja naprawdę... Ja, to nie jest to, że ja myślę, który item mam kupić, tylko ja muszę się domyśleć, który item jest którym czasami. Nie wiem, no... Wydaje mi się, że gdybyś grał w tą grę na 60-calowym monitorze, to byłaby chillera. Wydaje mi się, że wyjąłem z tą kometą. Nie wiem, czy ja wziąłem grę Aspa. Malfight tylko i wyłącznie z kometą wygrany, widzowie, w League of Legends. To jest jedyna prawilna opcja grania Malfighta z kometą.
Ciekawe, co się kupiła w Oliberze. No, ciekawe mi to. Nie no, Kometa i Masko. No, zintowałem tutaj troszkę, ale spokojnie, tak będę robił potem swoje. Kupię sobie pancerniaki. Tak? Kupię sobie pancerniaki wizowe, potem będzie git. Nie mogę sobie w tym momencie kuj, jeżeli ja gram pod to. Wiecie co chodzi? No, to jest problem. Malfight tylko pod maxkill dla mnie. Nawet jeżeli są item zmienione. To wam daje za dużo. Pierwsze, możecie się do gościa przystać. Możecie uciąć większości ganków. To jest super. Ja zagrałem w tej grze pod maxę po prostu i tyle. FF15. Ja pierdolę. League of Legends. FF15. Gdybym miał kłótę, to robimy jakąś presję z, wiecie, damage'em. A nie jestem w ogóle zautradować w momencie, bo on po prostu robi to, co chce, niestety. No, Jinx ma jego po prostu wyjebana, bo... Ty dał informację dla Jinx. A, bo to jest AP Voliber! O kurwa. No to się zbudowałem. No to się kurwa zbudowałem, widzowie. Volibera na topie normalnie rushujesz sobie, grasz pod raz ringa. Pytam się, czy te są takie mocno... Znaczy ja gram Gantleta. Ja gram tak Gantleta raczej, widzowie, co nie? Bardzo źle jest bardzo źle wybudowany Malphite, niestety, widzowie. To mi się rzadko zdarza, ale po prostu za długo nie grałem. A zjebałem tego ganka, ale go spaliłem, Jezu Chryste. Lecimy, kurwa. Fashion Plate, czy może Omen? Nie wiem, co kupię. Tormenta co kupię, co kupię Ninja Tabi w ogóle. No pancerniaki, kurwa, oczywiście, że pancerniaki. Ja muszę zrobić Liga Legenda Polski, pancerniaki kupować tę grę. Dobra, mocno comebacknęliśmy. Tylko, że ja mam zjebane runy, widzowie. I to jest problem mega. Ponieważ moje runy są totalnym intem. Nie mam czerwonych runek na R-ki. No i jest jak jest. A ja pierdolę, mamy w dupie. No nie no, brakuje ewidentnie zagrania w tej grze kometki, brakuje ewidentnie zagrania w tej grze czerwonych run, no jest to problem i to bardzo duży dla mnie, ale no staram się jak najlepiej potrafię. Kto mi siada psycha? Nuggetsowi siada psycha. W tej grze gra mi poleca na przykład, w AP Volibera gra mi poleca Tormaila. Więc Liga Legend daje narzuca, że trzeba grać AD Voliberem. Chyba, że gra Malphite, który musi zrobić 1v9 w tej gierce. I muszę mi tej bisterki trafiać. On to zaczął robić na pewno. On tu jest szako już. Biegam, kurwa, bezerki.
O kurwa, zginąłem. Sorry, zapomniałem, jestem malfightem. Żyję. Wszystko pod kontrolą. 1-0-11. Nie wiem, czy to agresja. Nie, coś agresja nie wygrać. Bardzo silne picki. Prosiliśmy farmić topa, tutaj do farmić bota. Nie chcę tam iść. Może to jest kurwa, po prostu strata czasu, ale pójdę tam. Why you use ulti for me? Why you use ulti? Nie, jeszcze nie muszę jakiś bitem alfajtów sobie znaleźć. Wydaje mi się, że ten Tormel byłby fajny. Omen niby nie jest zły. 0,5% mojego max HP to jest redukcja damage'u, czyli redukuje damage o 13. Ej, spoko! Ej, fajny ten Omen w takim razie. Sraka z autoataku będzie mnie biła za połowę. Zajebiście. Dobrze, podszedłem do przodu. Nie, po prostu uważam, że ta KRK jest... Aaa, tarcza! Dzięki. Gdzie, ja jako tank w tym momencie muszę podejść do przodu, żeby kupić mojej drużynie czas. I tyle. I to jest, i to o to chodzi. Kurwa, no myślałem, że fejkuję, no sorry drużyno. To musi być specjalista od tanków robiony w tej grze i tyle. Dobra. Ratuj kurwa! Ale go z ręki! Nie ma tak speeda, widzowie! Dobrze jest! Grawa wartowała. Bo to Polak, dumny. Husarz. To on dowodził szarżą podczas bitwy pod Empikiem. Czekaj, czym się wykurwią, moja drużyna, czy się wykurwią. Sądzicie, obstawiajcie. Robimy zakłady na czacie. O, wait, nie można, bo jest kurwa ustawa hazardowa w Polsce. I nie można tego. Jecha. Dalej, 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 buty Jinx! Łap to kurwa szak na ryj. Na to doświadczenia na tankach. Tank specjalist, jako Turewicz, tank specjalist. Ej, Gargules jest obecnie OP przecież. Gargules jest takim omperem i tebem. Miałem kurwa pingów, miałem pingów. Nie, nie wiem, czy widzicie, co, jak kurwa gram perfekcyjnie tym tankiem. Ja widzę, że leci skillshot, ja w niego wchodzę specjalnie, żeby moje carry nie dostały. Tego jesteś kurwa? No nie do końca, zresztą typy stoją jak jebane kloce tymi malfightami. A malfight musi być żwawy i zwinny, widzowie. Elu, widzę. GG. GG.